Powiem Wam teraz kilka słów o sprzęcie, który będzie nam niezbędny do połowu szczupaka. Powiem tak, im prościej, tym lepiej. Więc potrzebne nam jest wędzisko. Ja tutaj mam 3-metrowe wędzisko spinningowe, ale ono się znakomicie nadaje do połowu szczupaka na żywca. Kołowrotek. Można używać żyłkę, można używać plecionkę. Ja ten kołowrotek używam do spinningu. Dzisiaj będę używał go do żywcówki, więc nawet nie ściągałem plecionki. Będę łowił na plecionkę. Nie przeszkadza to w niczym. Tutaj mamy nasz zestaw, czyli spławik żywcowy między dwoma stoperami, obciążenie, przypon wolframowy i pojedynczy haczyk. Dlatego łowimy pojedynczym haczykiem, żeby tych szczupaków, szczególnie mniejszych okazów, niepotrzebnie nie kaleczyć. Wiadomo, będziemy je uwalniać i wypuszczać. Kotwiczka robi większe szkody. Pojedynczy haczyk w zupełności wystarczy. Tyle o sprzęcie jako wędce. Dodatkowym jakby wyposażeniem niezbędnym do łowienia szczupaków są rozwieracz. Jest to przyrząd, który dzięki któremu złowionej rybie możemy rozewrzeć zębaty pysk, żeby nie wkładać tam paluchów. Grozi to pokaleczeniem. Następnymi przyrządami, które są potrzebne przy dużych okazach, długie szczypce. Jeżeli nasz haczyk ugrzęźnie głęboko w paszczy, mamy do niego dostęp, możemy sięgnąć haczyka. I drugie, nieco mniejsze, kleszcze, którymi wyciągamy haczyki, które będą na obrzeżach pyska. Więc albo tego typu, długi do głębokiego grzebania w paszczy. Przy dużych osobnikach jest to dużo łatwiej czymś takim się posługiwać i rozwierać.